Dobrze. Kochani, chciałbym, żebyśmy dzisiaj szli sobie dalej w temacie Bożego zaopatrzenia, w temacie pieniędzy. Dzisiaj jest dziewiąty wykład na ten temat. Jeśli wierzycie Słowu, to Słowo, inaczej, to Biblia dla was będzie rzeczą ważną. Dlaczego? Dlatego, że Jezus wierzył Biblii. Jezus czytał Biblię. Jezus wierzył Biblii, Jezus cytował Biblię. Stary Testament oczywiście. To było dla niego coś, co było istotne. On przytaczał słowa, których od dziecka uczył się w synagodze i przekazywał je w perspektywie proroczej. Rozumiecie? On powiedział, ani jedna jota, czyli ani jeden przecinek, ani jedna kropka nie będą z prawa Bożego odrzucone, wyrzucone. Potem, kiedy on umiera na krzyżu, to co z nim umiera? Umiera z nim samo sprawiedliwość ludzka, opierająca się na tym, że człowiek po ludzku w swoich własnych siłach próbuje tych prawd Bożych przestrzegać. Myśląc, że kiedy będzie ich przestrzegał, to zyska upodobanie u Boga i to pada tam na krzyżu. I Jezus potem w duchowej rzeczywistości sam staje się prawem. Ktoś powie, czy jesteś dziś pod prawem? Ja powiem tak, ja jestem dziś pod prawem. Ja jestem pod prawem Chrystusowym. Co to znaczy? Znaczy, że prawem dla mnie jest Chrystus. To jest dla mnie prawo. To jest prawo. Czyli to, co Jezus Chrystus twierdził, myślał, uważał, to, co robił, to jest dla mnie prawem. To nie jest kwestia, że ja dzięki temu prawu, przestrzeganiu tego prawa, ja coś zyskam, ponieważ w ogóle tego prawa nie można przestrzegać. Tak jak kiedyś ktoś mnie zapytał, czy można się zapisać do waszego kościoła. Ja mówię, no nie można. No do kościoła się nie możesz zapisać. Więc rozumiesz? Możesz się zapisać do stowarzyszenia, kurczę, graczy w szachy czy wędkarzy. To jest możliwe, nie do kościoła. Tak samo jak nie można przestrzegać praw Chrystusowych, tak to nazwijmy teraz. Musisz być w Chrystusie, tak, aby te rzeczy były dla ciebie jasne. Ale rzeczywiście Jezus trzymał się spisanego słowa w Starym Testamencie. Dla niego to było istotne. On pokazywał to z perspektywy Bożej, bo wiecie, to jest zupełnie coś innego, jak posłuchasz autora, co Bóg miał na myśli, co autor miał na myśli. On to umiał złożyć, dlatego on pytał uczniów, jak czytacie, co wy z tego słowa rozumiecie. On będąc słowem, tak, był wypełniony informacją ze Starego Testamentu. Rozumiecie? On był wypełniony tą informacją. Ta informacja dla niego była częścią jego osoby. To była część jego osoby. Dla mnie informacje z Pisma Świętego są częścią mojej osoby dzisiaj. To jest część mnie. Ja tak myślę. Ja naprawdę tak myślę. Kiedy ja jestem w stanie wziąć Pismo Święte, ja mówię, co myślisz o tym? Ja jestem w stanie otworzyć to Pismo i przeczytać jakiś fragment, to myślę. Albo tamto myślę. To jest ze mną zjednoczone. Rozumiecie? I w przypowieściach Salomona jest napisany taki tekst. Mienie bogacza jest dla niego twierdzą. Bieda biedaków jest ich zgubą. Mienie bogacza jest twierdzą. Teraz zobacz, co to są za słowa. Ktoś powie, moją twierdzą jest Chrystus. To, co powiedziałeś, to jest rzecz niewymierna. Nie zmierzysz tego. To jest niezmierzalne. A jeśli to jest niezmierzalne, jest nieopisywalne. A jeśli jest nieopisywalne, jest przez ciebie niezrozumiałe. Przez ciebie, który to powiedziałeś, że twierdzą twoją jest Chrystus. Co to jest w ogóle za tekst? To
jest takie ładne, to się nadaje do zeszytu, do religii, żeby wpisać, żeby se kazać wygrawerować i w domu powiesić. Rozumiesz, o co chodzi? Żeby piosenkę z tego ułożyć. Bo to jest rzecz prawdziwa, tak? W swojej, nazwijmy to, w swoim filozoficznym wydźwięku. Ale kiedy zaczynamy schodzić coraz niżej, a życie się przeżywa tu. Wiesz, gdzie się życie przeżywa? Życie przeżywasz tam, gdzie stoją twoje nogi. Tam przeżywasz życie. I teraz nas jako ludzi Bożych winno interesować, w jaki sposób te Boże, nazwijmy to filozoficzne odkrycia, przełożyć na praktyczne funkcjonowanie dzisiaj i tutaj. A więc twierdzenie, że Chrystus jest moją twierdzą, jest rzeczą niepoliczalną i niedotykalną. A rozumiesz? Bo na przykład spotkają się dwie osoby. Jedna nie będzie znała Chrystusa, ale będzie miała dużo pieniędzy w portfelu. Druga będzie znała Chrystusa i nic nie będzie miała w portfelu. I obydwie w tym momencie, przyjmijmy, że jest to centrum Warszawy, godzina 13. Obydwie te osoby stoją obok siebie w tym miejscu i są głodne. Bo wiesz, że tak samo jest głodny ten, co przyjął Chrystusa, jak ten, co nie przyjął Chrystusa. Ponieważ organizm tych ludzi się nie zmienia. Czują głód. Ten, co nie zna Jezusa i ma pełną kiesę, i ten, co zna Jezusa i nie ma pełnej kiesy. Obydwaj, co ich łączy? Łączy ich czas, miejsce i odczucie głodu, czyli potrzeba fizjologiczna. Rozumiecie? I teraz ten, co ma te pieniądze, a nie zna tego Chrystusa, pójdzie i sobie kupi kanapkę. Zaspokoi swój głód, tak? W związku z tym, tak? Będzie dalej żył. Ten, co nie ma tych pieniędzy, a ma Chrystusa, czyli on narodził się z Bożego Ducha, nie zje tej kanapki i będzie dalej głodny, a idąc dalej tym torem po drodze filozoficznej, będzie umierał. Czyli mamy paradoks. Człowiek nie znający Chrystusa, jednak będący w prawdzie Chrystusowej, żyje. Człowiek znający Chrystusa, jednak nie będący w prawdzie Chrystusowej, rozumiesz, ginie. I taki jest los masy ludzi z Kościoła. I teraz jest pytanie, dlaczego tak ma być? Czemu ma tak być? Czemu ma tak być? To nie jest pragnienie Boże. Ja nawet nie używam tego słowa już, wola pańska. To nie jest pragnienie Boże, bo żaden rodzic nie chce, żeby jego dziecku było źle. Żaden normalny rodzic. To bogactwo bogacza jest jego twierdzą. Co zabezpiecza? Dlaczego? Czym on jest, jakby, jak to się łączy? Ten bogacz to jest człowiek, który posiada zabezpieczenie finansowe. Ale tu dalej jest napisane przeciwwaga tego, że bieda biednych jest ich zgubą. Jest ich zgubą, czyli fakt bycia biednym prowadzi cię do zguby. Nie ma znaczenia, że ty filozoficznie jesteś określony jako dziecko Boże. Rozumiesz mnie? Ja ci dam przykład. A na przykład kiedyś ktoś mnie zapytał, mówi, jak to jest, no tak, ale tam są wierzący ludzie w innych krajach, tam jest bieda. Co ty byś zrobił, jak ty byś w tej Etiopii był? Ja mówię, jako wierzący, tak? No tak, jako wierzący. A ja mówię, uciekłbym z Etiopii. Ja bym na piechotę przyszedł do Europy. Po prostu bym się dostał do kanału Sueskiego. Rozumiesz? Przepłynął kanał Suezki, albo schowawszy się na statku, albo wziąwszy się do roboty na jakimś statku i następnie na kamasz stamtąd bym przyszedł na przykład do Polski. Skąd ja to wiem? Bo jak ja byłem w Legii Cudzoziemskiej, to spotkałem człowieka, który przyszedł z Chin na piechotę. Po prostu.
Ja się zapytałem, kiedy wyszedł? On mówi, w maju. W maju wyszedł. Rozumiesz, o co chodzi? No to była wczesna wiosna. Wczesna jesień. Facet parę miesięcy szedł. Wiecie czemu? Bo miał taki cel. Był żołnierzem stacjonującym na granicy chińskiej i on przyszedł na kamasz do Francji. Dlatego jak ja bym był narodzonym z Bożego Ducha człowiekiem w kraju, gdzie jest bieda, to bym wyszedł z tego kraju. Dlaczego ja bym wyszedł z tego kraju? Czemu ja bym stamtąd wyszedł? Bo te życie w tym kraju nie byłoby zgodne z wymianą krzyżową. Rozumiecie, o co chodzi? Bo ja bym wstawał rano i miałbym wokół siebie biedę. Ja bym wiedział, nie po to Chrystus umarł, żebym ja miał od rana biedę. Ja bym do tego nie dorobił filozofii pod tytułem tutaj będę żył. Takie jest powołanie pańskie. Zrozum, nie jest takie powołanie pańskie. To nie jest powołanie pańskie. Bo ja teraz napisałem kolejny artykuł i też już sypią się w ogóle hejty, dlatego że ja powiedziałem, że nie ma czegoś takiego jak plan Boga, wola w ogóle Boga, że Bóg cię coś zaplanował, że coś tam. To są bzdury. Bóg nie planuje ludziom. Co to jest jakiś, kurczę, planista? Ludziom się pochrzaniło to wszystko. To jest pochrzanione. Oni, to wiecie, kto to powymyślał? Niepełnosprawni w ogóle intelektualnie ludzie. Niepełnosprawni. Potrzebujący kogoś, kto im coś wyjaśni, kto im coś powie. Wiecie, jest taka fajna sekwencja w życiu człowieka, sekwencja, źle powiedziałem, jest taki fajny element w życiu człowieka jak dorosłość, to się dorosłość nazywa. I wiecie, dorosłość kto wymyślił? Bóg wymyślił dorosłość. Najpierw jest się dzieciakiem, potem się rośnie, jest się dorosłym później. Wiecie, o co chodzi? Już wiesz, nie przynoszą ci jedzenia, nie dają ci do buzi, nie podcierają ci pupci, rozumiesz, nie smarują cię kremikami, nie, w ogóle tak nie ma. Teraz masz zarabiać, masz żyć, rozumiesz, o co chodzi? Jesteś dorosły. Kto wymyślił dorosłość? Bóg. Bóg. Bóg wymyślił dorosłość. Bóg wymyślił dorosłość. Jak? Ale potem chrześcijanie się nie zastanowi nad tym, że on też jest przez Boga postrzegany jako dorosły. Nie ja jestem postrzegany jako dziecko. Jako dziecko jesteś znowu od strony filozoficznej. Jesteś dzieckiem Bożym. No każdy ma znać, my też mamy dzieci. Te dzieci zawsze będą naszymi dziećmi, tak? Ale jedno jest dorosłe, drugie zaraz będzie dorosłe. I będą same sobie zarabiały te dzieci. Tak? Same będą sobie żyły. Bo chodzi o dorosłość. Nie chodzi o to, żebyśmy my mieli plan dla naszych dzieci. My nie mamy planu dla dzieci. Nie wolno mieć planu dla dzieci. Rozumiesz? Nie możesz mieć planu dla dzieci. A wiesz, czemu nie możesz mieć planu dla dzieci? Bo one mają dokonać własnych wyborów. Okej? Własnych wyborów. Oto w ogóle formuła życia człowieka. I nie ma, że Bóg coś ma dla ciebie, Bóg coś dla mnie ma. I potem taki człowiek szuka przez pół życia, biega, że na przykład idzie, żeby tam ktoś mu prorokował, czy ktoś inny mu tam, co Bóg dla mnie ma. Nic nie ma, nic. Chrystusa. Wziąłeś Chrystusa, wziąłeś pełen pakiet. Pełen pakiet. Chrystus jest pełen pakiet. Rozumiesz, że tam nie ma nic poza Chrystusem? Poza Chrystusem nie ma nic. W Chrystusie jest wszystko. Wziąłeś Chrystusa, wziąłeś pełen pakiet. Zdrowie, szczęście, pomyślność, zaopatrzenie, mądrość, kurczę, splendor, no nie wiem, co tam sobie kurczę, masz w Chrystusie to. Wziąłeś Chrystusa, wziąłeś pełen pakiet. Tam nie ma nic więcej. Nie myśl o sobie jako o osobie niepełnosprawnej, bo diabeł to naprawdę umie czytać. Diabeł świetnie czyta między linijkami. I chrześcijanin, który się modli o tak zwaną wolę pańską, to diabeł go obserwuje i mówi, aha, niedorozwój. Jak niedorozwój, to można go huknąć, to co zależy, jak jeleń, to go wrogi. Wiesz, o co mi chodzi? Mamy niedorozwoja. Od razu jest piątka, dziewiątka, rozumiesz, ekipa uderzeniowa, mamy niedorozwoja. Co robi? Modli się o wolę pańską, wjeżdżamy. Rozumiesz, o co chodzi? Tam tylko przepychanka, który pierwszy, gwałciciele czy złodzieje? Mordercy na końcu. Mordercy na końcu. Zgwałcą, okradną, kurczę, zniszczą, zabiją. Czemu? Bo niedorozwinięty. Każdy drapieżnik poluje na niedorozwiniętych, na słabych. Silnych się nie wali. Rozumiesz, o co chodzi? Żadnej lwicy nie przyjdzie do głowy, żeby atakować w ogóle bawołu, który waży tonę, bo dostałaby kopytem, to by jej łeb zmiażdżył. Tak? Ale jakiś niedorozwój, kurczę, no to nie ma problemu. Tak? Niedorozwoi się wali wrogi. Dlatego Bóg, tak, prowadzi ludzi do dorosłości. Nawet jak Kanaan dał ludziom, to powiedział w ogóle przez proroka do nich, mówi tak, ja do końca nie wytępię tam tych Filistyńczyków, Kananejczyków, Anakitów i innych. Dlaczego nie wytępisz? Żeby przyszłe pokolenie nauczyło się walczyć, rozumiesz? On ich uczył wyżynać,
Żeby dzieci wasze wiedziały, jak zabić Kananejczyka. Żeby nie wyrośli na humanistów, żeby nie widzieli, o, Kananejczyk, siemasz Kananejczyk. Nie, Kananejczyk z procy. Rozumiesz, z łuku, nożem. Tak oni byli uczeni, dzieci żydowskie. Tak? I tutaj jest napisane, że bogactwo bogacza jest jego twierdzą. To jest twierdza. Chcesz twierdzy w życiu? Musisz być bogaty. Chcesz zabezpieczenia? Musisz być bogaty. Bogaty. Tak mówi Słowo Boże. To Słowo Boże, które szanował Jezus. I tutaj się otwiera przed wieloma ludźmi kolejne pytanie. Co ja mam robić teraz? I okej, istnieje coś takiego jak prowadzenie Boże. Ale najpierw, posłuchajcie, to jest ważne. Jest takie nauczanie, ton głosu Boga. Błagam, przesłuchajcie go. To jest jedna ze szkół wiary. To jest ton głosu Boga. Żeby w ogóle słyszeć głos Boga, to musisz poznać jego ton. Co to znaczy ton Boga? Na przykład Bóg mówi prawdę. Czyli każde jego słowo będzie prawdą. Bóg mówi wiarę. Każde jego słowo będzie związane z tym, że będziesz musiał w nie uwierzyć. Bóg mówi miłość. Nigdy Bóg nie ma takiego słowa, takiego prowadzenia, które nie byłoby miłosne. Rozumiesz? Na przykład dam ci przykład. Wrócę do tematu, w ogóle tam jest dziecko, ktoś ma tam dziecko z drugą żoną, z poprzednią żoną i w ogóle tam rozwiedli się i no jest dziecko, czy tam jakieś dzieci. I on teraz jest z drugą żoną i ma z drugą żoną dzieci, tak? Tamto mu, związek mu nie wyszedł. Okej, nie wyszedł mu związek, spoko, dzieci są. Są dzieci. Ten człowiek nie rozumie, że w duchowej rzeczywistości, wiecie jak go widzi duchowa rzeczywistość? Że ma dwie żony i kilkoro dzieci. Ludzie tego nie trybią. Myślą, że jak tutaj na papierku jest skreślone, że to nie jest twoja żona, rozumiesz? To ty nie masz żony. Ty nie masz żony teraz dla państwa. W duchu masz teraz dwie. Więc zadbaj o obydwie, bo tak mówi Słowo Boże. Chcesz mieć dwie? Proszę bardzo. Żadnej nie odmówisz. Tego i tego. Księgi Mojżeszowe, opisane co, kto, jak ktoś potrzebuje mieć dwie żony, czy tam ile. Proszę bardzo, są wytyczne. Ani jest ta, nawet jednej emocji nie wolno ci zabrać tamtej. Ty, się zaczyna komplikacja. Jak to robić? No właśnie, trzeba z Bogiem chodzić. Trzeba w ogóle rozumieć, tak, że ty musisz teraz robić tak, jak mówi Bóg w tym wszystkim. Zadbać o tamte dzieci na przykład. Rozumiesz? Bo inaczej będziesz miał problem. Będziesz szukał rozwiązania. Panie Boże, co zrobić, żeby mi nie zżarły alimenty? Co zrobić, żeby mi alimenty nie zżarły? I na przykład Bóg nie odpowie na pytanie, co zrobić, żeby mi alimenty nie zżarły. Albo jeśli odpowie, to wiecie, co odpowie? Płać alimenty. Tak odpowie Bóg, bo On jest prawdą. On jest też miłością. To jest niemiłosne nie płacić na własne dzieci. Niemiłosne. Spłodziłeś dzieciaka, to płać na jego życie. To jest twój zasmarkany interes. To twój obowiązek. I nie płać, proszę ciebie, dobra, dam mu tam 100 zł, niech se kupi sobie, rozumiesz, chusteczki do nosa, że będzie płakał po żalu po ojcu. Wiesz, o co mi chodzi? Nie. Masz ułożyć na niego życie jak? Hojnie. Masz dzieciaka w ogóle ustawić w życiu, bo to jest twój obowiązek. Spłodziłeś dzieciaka, to go ustaw. Ustaw dziecko. Rozumiesz? I teraz on będzie szukał Bożego prowadzenia. Jaka jest wola? I on przychodzi potem, wola pańska jest taka, żebym ja w ogóle tutaj nie płacił, bo ja jestem odcięty. I przychodzę potem i Bóg mnie odciął od tego. Ja mówię, co ci odcięło? Ja ci prąd odcięł w bańce. Ja, co ci odcięło? Dziecko zrobiłeś. Rozumiesz, że to jest człowiek? Człowiek ma PESEL. Nie wiem, czy trybisz. Masz się zająć tym człowiekiem. To jest miłość. Jak się nim nie zajmiesz, postąpisz wbrew woli pańskiej. Te wszystkie twoje objawionka, które teraz masz, to są okant dupy potłuc, bo nie pochodzą od żadnego Boga. Bo Bóg nie dyskutuje z tobą w tym temacie inaczej niż poprzez miłość na przykład. To jest ton głosu Boga. Posłuchajcie tego, bo On nie mówi inaczej. Tylko tak mówi. Dlatego też,
Wytyczne w sprawie pieniędzy brzmią, Izajasza 32:20. Szczęśliwi jesteście, gdyż możecie siać nad każdą wodą. Woły i osły wszędzie puszczać wolno. Więc teraz, żeby człowiek zaczął myśleć o prowadzeniu pańskim, to najpierw człowiek musi wierzyć w to, że, i taki jest tytuł tego kazania, każda praca pochodzi od Boga. Każda. Tylko leń śmierdzący, narodzony z Bożego Ducha, leń śmierdzący, nie pracuje i szuka prowadzenia pańskiego co do pracy. To są lenie śmierdzące. Grzeszą lenistwem. Bo to jest zasada, którą wam przeczytałem. Zasada, prawidło, dogmat. I teraz dopiero na tym dogmacie stając, prawda, możesz się spodziewać specjalistycznej, wytycznej od Pana. Dopiero kiedy ty uwierzysz w sercu swoim, że możesz siać nad każdą wodą, tak, to dopiero wtedy możesz odebrać objawienie, tak? Gdzie w tym momencie masz zasiać i co? Tak wygląda duchowa rzeczywistość. I teraz posłuchaj dalej. Jest napisane również u Salomona, praca sprawiedliwego wystarczy na życie. Ludzie mówią, jak mam zdobyć pieniądze? Przecież masz tu napisane, praca sprawiedliwego wystarczy na życie. Jak to praca? No tak, czyli ty posiadasz na dzisiaj w sobie maksymalne umiejętności zdobycia pieniędzy do swojego życia, które kompletnie wystarczą ci do życia. Rozumiesz, o co chodzi? I to nie jest mówienie o wegetacji, tylko o życiu. To ci na życie wystarczy. Jakie życie? Co jest napisane o życiu w Ewangelii Jana 10:10? Ja przyszedłem, aby przynieść życie i to życie w czym? W obfitości. A zatem jak tutaj jest napisane, że praca sprawiedliwego wystarczy na życie, to na jakie życie? W obfitości. Co to jest życie w obfitości? To jest życie, w którym zabezpieczysz sobie wszystkie potrzeby i nadal będziesz jeszcze miał pieniądze. Na co? Na własne przyjemności. To jest obfitość. Że ty w ogóle przyniesiesz pieniądze w ogóle do kościoła, że ty zapłacisz rachunki, zapłacisz w ogóle podatki i tak dalej i dalej będziesz jeszcze miał pieniądze na własne przyjemności. Rozumiesz? Bo oczywiście znacie Boże zasady, że 1/10 przynajmniej waszych dochodów ma być wydana na wasze przyjemności. To jest prawo pańskie. Słyszałeś o tym? Czytaj Pismo Święte. Oni mieli za zadanie zbierać 10, to już było po oddaniu na świątynię, na biednych, na wszystkich. Oni dalej mieli jeszcze obowiązek odłożyć 10% ze swoich dochodów, aby raz w roku zrobić sobie konkretny bal przed tronem Bożym, którym była świątynia, ołtarz. To było prawo pańskie. Ludzie nie rozumieją, to prawo jest. To zasada Boża. Nie robisz tego, czyli na przykład nie myślisz o tym, żeby tak funkcjonować, to grzeszysz. Potem się dziwisz, że nie mam pieniędzy. Bo ty nie myślisz o obfitości, tylko myślisz o zaspokojeniu potrzeb. A obfitość jest twoim obowiązkiem. Masz żyć w obfitości. To szatan będzie chciał, żebyś miał zabezpieczone potrzeby. Rozumiesz? To szatan. To nie jest błogosławieństwo. Ja chcę, żebyście bardzo poważnie podchodzili do słowa. Błogosławieństwo Boże to jest życie w obfitości. Nie życie, tak, którym jest zabezpieczenie potrzeb. Nie mylmy tych dwóch w ogóle poglądów. Są dwa różne poglądy. A więc szczęśliwi jesteście, gdyż możecie siać nad każdą wodą. Każda forma działania na tym świecie jest częścią wszechwładania Boga. Każda forma działania, cokolwiek robisz. Czemu? Bo Bóg robi. Bóg stwarza. Ty jak coś robisz, jak pracujesz, to stwarzasz. Czy wy w ogóle rozumiecie to, że nawet jeśli stwarzasz złe rzeczy, no nie? To sam fakt stwarzania pochodzi od Boga. Ktoś na przykład robi bomby, żeby zabijać ludzi.
praca przy produkcji bomb pochodzi od Boga. Ona od Boga pochodzi. Ja byłem kiedyś religijny człowiek, ja miałem dylematy. Nie pójdę do sklepu sprzedawać alkohol, bo to jest ten. Nie pójdę sprzedawać papierosy, bo nimi się truje. Wiesz, ja byłem głupi do tego wszystkiego, bo ja na przykład do mięsnego bym poszedł i nie myślę, że cholesterol zabija tak samo, proszę ciebie, jak nikotyna, nawet jeszcze gorzej. Tak? Do obuwniczego bym nie poszedł, bym sobie powiedział, nie no, nie pójdę, bo w tych butach będę chodzić na dziwki. Rozumiesz, o co chodzi? Nie no, tam nie pójdę, nie idzie tutaj do sklepu tego z bielizną, nie no, nie pójdę, bo się będą w tym puszczać. Wiesz, o co chodzi? Tak? Do fryzjera, nie no, nie będę fryzjerem, no przecież będę strzyk, człowieku, i będą, rozumiesz, jakieś przetężeństwo uprawiać, bo będą ładniejsi. Itp. Ja ze wszystkiego byłem w stanie wyciągnąć sobie jakiś chory wniosek. Ale wiesz, że nie ma znaczenia, czy ty sprzedajesz alkohol, czy ty robisz w ogóle, nie wiem, kurczę, super, super rzeczy, tak? Chodzi o to, że idea pracy pochodzi od Boga. Idea wykonywania, bo co to jest idea wykonywania? To jest stwarzanie, a On jest stwórcą. Więc jeśli stwarzasz, łamane wytwarzasz, to znaczy, tak, że działasz tak jak Bóg. I nie możesz sobie myśleć, ta praca nie jest od Boga. Każda praca jest od Boga. Rozumiesz? To nie oznacza, że nie masz w ogóle, nie idziesz w górę. Idziesz w górę, ale nie wiem, kładę, kurczę, rozumiesz, jakieś wykładam chodnik czymś i teraz ja wykładając chodnik, wierząc, że z wykładania chodnika będę miał życie w obfitości, ja teraz wykładając te płytki chodnikowe, tak, ja profiluję sobie poprzez osobistą więź z Bogiem, tak, świeże informacje, co robić dalej. Ale ja już stoję na zasadach. Ja już na zasadach stoję. Rozumiesz, o co chodzi? I robię to z radością, a nie idę do pracy. Jaki jestem? Kiedy będzie nareszcie praca od Pana? To jest praca od Pana. Rozumiesz? Każdą płytkę, którą położysz, proszę Ciebie, to pocałuj i pobłogosław. Dziękuję Ci, Boże, za ten beton, który wiąże tutaj, powiązał te płytki. Wywyższam Cię, Boże, za ten ubijak, że świetnie chodzi. Rozumiesz, o co chodzi? Halleluja! Halleluja! I to jest to. I ze śpiewem na ustach kładziesz te kurcze kafle. Tak? Błogosławisz te kafle. Mówisz, niech każdy, kto stanie na nich nogą, Panie, będzie pobłogosławiony. Ja teraz uwalniam namaszczenie uzdrowieńcze w te kafle. Ludzie będą przechodzić tą ulicą, będą znikać raki z nich. Halleluja. Kiedyś Norbert poszedł do pracy, proszę Ciebie, jakieś tam dwóch homoseksualistów go zatrudniło. Zatrudniło go dwóch homoseksualistów, żeby tam im wyremontował mieszkanie. To im Biblię zamurował w ścianie. Ogłosił słowo, rozumiesz, nad tym domem, powiedział, że tu nie będzie grzechu w ogóle, człowieku. Rozumiesz? Pewna grupa chrześcijan w Stanach Zjednoczonych, jak powstawał, proszę Ciebie, meczet, to w nocy się podkradli i w ogóle w fundamenty Biblię włożyli. I potem stali, proszę Ciebie, nad tym meczetem, rozumiesz, nad tą robotą. Nigdy nie powstał meczet. Tak im się pochrzaniło wszystko, człowieku, ci odmawiali, tamci, pozwoleń nie było. Rozumiesz, o co chodzi? A oni stali. Dlaczego? Oni wiedzieli, że tam jest słowo. Oni proroczo to zrobili. To nie znaczy, że ta sama książka czy coś zadziałała. Nie, bo to jest bzdura. To była ich wiara ułożona w perspektywie proroczej, rozumiesz, i zaproklamowana proroczym gestem, tak? No tak to działa wszystko. I osiągnęli, co trzeba. Ponieważ, pamiętaj, każda praca, każda jest wynikiem zaistnienia tu na ziemi. Bóg jest stwórcą. Jeżeli coś tworzysz, to tworzysz na chwałę Pańską. Istnieje tylko jedna najwyższa moc ożywiająca i pobudzająca do działania wszystko i wszystkich. Tą mocą jest moc Boga. Jeśli coś się na ziemi tworzy, to tworzy się dlatego, że Bóg jest twórcą. On przelał swoje umiejętności tworzenia na stworzenie. Dziś stworzenie tworzy. Rozumiesz? Stworzenie tworzy. Ostatnio oglądałem, kurczę, sobie szopy, pracze. Zainteresowany, mówię, bo już można, w ogóle w Polsce można bardzo szybko szopa kupić. Na YouTubie oglądałem szopy pracze. Rozumiem, ja tak się przyglądałem te szopy. Co to, Boże, jest za stworzenie? Mówię, kurczę,
Kot ukradł te chrupki i myły w wodzie u kota, człowieku, i żarły dopiero. Wszystko piorą, wszystko moczą. Jeden ukradł właścicielowi telefon, uprał mu telefon, człowieku. Ten wściekły, wyciąga ten telefon z tej miski. Wszystko piorą. Ja mówię, co one tak piorą? Rozumiesz, o co chodzi? Bóg do niej mówi, no bo muszą coś robić. No. Mają wewnętrzną, wkodowaną potrzebę tworzenia. Zwierzęta to mają. Zwierzęta muszą tworzyć. Rozumiesz, oglądałem to na tym YouTubie i mówię, kurczę, no wow, no szopy tworzą. Nie? Szopy tworzą. Jeżeli robisz coś z miłości ku czci i chwale Boga, to każda twoja praca będzie dochodowa. Rozumiesz? Każda twoja praca będzie dochodowa. Ty musisz w takie rzeczy wierzyć. To jest kwestia twojej wiary. Bo jak ty będziesz szedł do pracy i ty nie będziesz wierzył, albo będziesz jakiś biznes prowadził i twoja wiara nie będzie związana, że to mi dochód będzie przynosić, tak to tam nie będzie dochodu. Tam będzie klęska. Albo będziesz miał dylematy, czy to jest od Pana, czy to nie jest od Pana, a ile to jeszcze mam robić? Ja nie wiem, to nie chodzi, że masz to robić całe życie. Nie. Ty masz w tym ewoluować, masz w tym w ogóle się, wiesz, masz iść w górę, tak? Ale zasadniczo uznaj, że to, co robisz, tak, to jest dzieło Pańskie. Bo kto je wykonuje? Syn albo córka Boga. A to, co ono robi? Sieje nad każdą wodą. Co się teraz stanie? Ma mi wyrosnąć z tego, tak, zbiór w obfitości. Ja mam obfitość z tego mieć. Ja pod to sobie wszystko będę układał. Ja nie będę narzekał w swoim sercu, bo to jest... I będę żył przyszłością. Nie żyje się przyszłością, żyje się teraźniejszością. Żyje się układaniem tych płytek chodnikowych. Tym się żyje. Rozumiesz, że to ma być twoim szczęściem? To ma być twoim szczęściem. To ci się ma śnić w nocy. Ty masz w ogóle w domu myśleć sobie, że następnego dnia idziesz do pracy i będziesz układał te płytki. I ty masz to zobaczyć w swojej wyobraźni. Siebie, jak układasz te płytki, jak idzie ci to dobrze. Rozumiesz, o co chodzi? Jak chwali cię majster, kurczę. Jak dostajesz podwyżkę. Rozumiesz, jaki masz wolny czas, jak masz dużo siły, że już, kurczę, zbliża się 8 godzina pracy, a ty jesteś w ogóle szybszy niż na początku. Rozumiesz, o co chodzi? Wiesz, jak ci dobrze idzie, halleluja, Boże, wywyższam to, wywyższam te kładzenie płytek, wywyższam cię, Boże, wywyższam te kładzenie płytek ponad wszystko inne jutro, Boże mój. Idę kłaść płytki na twoją chwałę, na twoją chwałę. Ja tym ci oddam chwałę, cokolwiek czynicie, z duszy czyńcie, czyli wkładając w to potencjał myśli i emocji. Robię taką pracę tam, nic w to nie wkładam. A dlaczego nie wkładasz w ogóle na przykład pozytywnego stanu emocjonalnego wkładzenie płytek? Czemu tego nie robisz? Czemu nie ułożyłeś jeszcze piosenki? Rozumiesz? Jestem piękny, nie jestem brzydki, idę do roboty, będę kładł płytki. Nie wiem, rozumiesz? Cokolwiek. Rozumiesz? Wiesz, na chwałę Pana, na chwałę Pana. Biorę to i na chwałę Pana to robię. Na chwałę Pana to robię. Bo co? Bo tak mówi słowo. Robię to z duszy. Z duszy to robię. Nie mówię, że to jest badziew, że to jest gówno. Nie mówię, nie narzekam w sercu swoim. Błogosławię te kładzenie płytek. Co się dzieje? Zobaczysz, jaki jest następny dzień. Przecież następny dzień będziesz szczęśliwy. Czemu? Bo będziesz siał tam. Raptem zobaczysz, że tak, zmienia się w ogóle podejście do ciebie właściciela, jakiegoś brygadzisty, rozumiesz? Okazuje się, że poznałeś człowieka na tej ulicy, który tam kładłeś płytki, rozumiesz? A on mówi, o co pan taki szczęśliwy, że pan takie płytki kładzie? Ja jak widziałem ludzi kładących płytki, to oni zawsze byli załamani albo na kacu. Jeszcze nigdy nie widziałem szczęśliwego człowieka, który kładzie płytki. I teraz sobie wyobraź, kładziesz płytki chodnikowe i śpiewasz. Halleluja, Bóg żyje. I przechodzi ktoś z boku i się na ciebie patrzy. A wiesz, w czym mogę pomóc Panu? No nie, nie widziałem nigdy człowieka, który kładzie płytki i śpiewa. Wie Pan, bo ja poznałem Jezusa. Spotkajmy się po południu, po tym kładzeniu płytek, ja Panu opowiem. Gdyby ludzie Boży tak myśleli, w tych kategoriach, ich życie by inaczej wyglądało. Cokolwiek czynicie, z duszy czyńcie. Nie jakbyście czynili dla człowieka, lecz dla Pana. Dla kogo ja kładę ten chodnik? Dla Pana. Potem jak już jestem w innej pracy, jestem dyrektorem, kurczę, rozumiesz, i zarabiam 5 razy tyle, albo prowadzę własną działalność, wiesz co robię? Przyjeżdżam tam sobie i idę po tych płytkach. Mówię, Boże, dziękuję Ci za ten chodnik, to jest mój chodnik. Mój chodnik. Boże, ja chcę, żeby na tym chodniku głosili Ewangelię. Ja chcę, żeby na moim chodniku była głoszona Ewangelia. Przecież to jest twój chodnik. Błogosławiony chodnik. Rozumiesz, o co chodzi? Uszczęśliwiający ludzi chodnik.
Tak mówi Słowo. Tego uczy. Rzymian 8:21. Jeżeli Bóg z nami, któż przeciwko nam? Jeżeli Bóg z tobą w twojej pracy, kto przeciwko tobie? A dokładnie wiecie, co mówi Słowo? Jeżeli Bóg za nami, nie z nami. Chodzi o to, że w ogóle to sformułowanie pokazuje, że ty idziesz, a za tobą idzie jakaś potężna postać. Gdziekolwiek ty się pojawiasz, to ona się pojawia, bo te z nami, to jest takie słowo, no, a tutaj jest za nami, że stoi za tobą Bóg. Szatan, kiedy patrzy na ciebie, to widzi Boga za tobą. Czy ty w to wierzysz? To jest pytanie cały czas. Czy Syn Człowieczy znajduje teraz wiarę dzisiaj? W naturze Boga jest stać po stronie każdego, kto realizuje Jego prawdy. To jest natura Boga. On musi się stosować do swoich prawd. Modliłeś się kiedyś i powiedziałeś do Boga, Boże, ty musisz się zastosować do tego słowa. Ty musisz, Panie Boże mój. Boże, ty musisz się zastosować do tego słowa. Ty musisz to zrealizować. Ty musisz to zrobić. Ludzie tego nie robią. Boże, proszę cię, zrealizuj to słowo. Boże, proszę, dlaczego go prosisz? Ty musisz. Dlaczego ty nie chcesz tego powiedzieć? Dlaczego nie zrobisz tego, co u Izajasza jest napisane? Przecież to u Izajasza jest napisane o tym, że masz przymusić, masz dać wytyczną. Rozumiesz, że Bóg chce ciebie jako współpracownika, bo jeżeli On coś zrobił, On coś ustanowił, to teraz On sobie odbiera chwałę przez to, że ty w to wierzysz i ty to ogłaszasz. Że na przykład mówisz do człowieka, ale Bóg musi to zrobić. Idziesz go uzdrawiać i mówisz, Bóg cię musi teraz uzdrawiać. Teraz Bóg cię musi uzdrowić. Wiesz, to jest wielka różnica, niż jak przychodzisz, się trzęsiesz. Bo jak się trzęsiesz, to ty nie wiesz, że to się stanie. Ty nie wiesz, na pół gwizdka, to lotek, potem dziwnie, nieuzdrowiony, to lotek. Jak ty podchodzisz z to lotkiem, to nie dziw się, bo tamte, u tamtego w życiu to jest w ogóle to lotek, tam jest kołowrót jakiś. Tak? On ma tylko krztynę wiary, wielokrotnie wiesz w co? W twoją wiarę. On wierzy w twoją wiarę. I to jest jego wiara i to jest jak ziarko gorczyczne i to jest wystarczające, żeby mu rak zniknął, tak? Absolutnie wystarczy. No ale to kurczę, ty musisz emanować tym elementem. A jak ty nie będziesz emanował, nie będziesz pewny, nie jestem pewny, ale Bóg musi. A rozumiem, że Bóg musi? Bo swojego słowa zaprzeć się nie może. Bóg nie może zaprzeć się swojego słowa. Nie może, nie posiada mocy do tego, aby się zaprzeć słowa. Rozumiesz, co to znaczy? On się, wiecie, dla nas powiedzieć słowo wielokrotnie to jak splunąć. Bóg, kiedy wypowiada słowo, to On się wiąże tym słowem. On nie może zadziałać inaczej niż to słowo, bo przestałby być Bogiem. Nastąpiłaby samodestrukcja. Sam by się wysadził w powietrze, tak to nazwijmy. Mówię to bardzo obrazowo, żebyśmy to zrozumieli. On nie może, bo my traktujemy czasami Boga w ten sposób, ale On może to, może tamto, to może też mnie w ogóle okłamać. No jak? Gość inny może cię okłamać, ale nie Bóg. On się nie może zaprzeć swojego słowa. Rozumiesz? Jeśli Bóg z tobą, to kto przeciwko tobie? Rzymian 8:49. Żadne stworzenie nie zdoła nas odłączyć od miłości Bożej. Żadne stworzenie. Żadne stworzenie nie może nas odłączyć od miłości Bożej. Nie ma siły na niebie ani na ziemi, która by ci przeszkodziła w odniesieniu zawodowego i życiowego sukcesu. Bo Bóg za tobą. Nie ma takiej siły. Przestań gloryfikować jakieś działania diabelskie. Przestań gloryfikować ataki ludzkie. Przestań gloryfikować swoje niedomagania i słabości. Żadne stworzenie z Tobą na czele nie może Cię odłączyć od miłości Bożej. Rozumiesz? Nie może Cię odłączyć. To jest niemożliwe. Dlatego, kiedy ty stajesz na jakiejś prawdzie, zaczynasz wykonywać jakąś pracę, tak, to ty musisz mieć w tym pomyślność. Musisz mieć pomyślność. Tam się nic nie może wydarzyć. Przecież diabeł coś popsuje.
Musicie zrozumieć, że diabeł, jeśli coś psuje, to to jest na naszą korzyść, ponieważ on zapłaci za to taką cenę, że się nie mieści w głowie. Rozumiesz? Jak byłem przestępcą, to była taka sytuacja, że to był właśnie bardzo dobry pomysł, że ktoś się nie wywiązał z jakiejś sprawy. Na przykład, nie wiem, ktoś pożyczył 10 tysięcy, no nie? I jak bandzior pożyczał komuś 10 tysięcy, to nie pożyczał mu dlatego, że jest miły. Więcej, żaden prawidłowo finansowo myślący bandzior nie myślał o tym, że pożyczając komuś 10 tysięcy, ten ktoś mu odda te 10 tysięcy, bo tu chodziło, żeby mu nie oddał. Najgorzej, jak oddał. To żadnemu bandziorowi się nie opłacało, żeby ktoś pożyczył. W ogóle rozumiecie, Mariusz Ciśmiał, on to rozumie doskonale. On to doskonale rozumie, że żadnemu bandziorowi nie zależy na tym, żeby oddać pieniądze. Dlaczego? Dlatego, że jak nie oddasz pieniędzy co do godzinki, to on do ciebie przyjdzie i powie, teraz jesteś winny 20 tysięcy, przyjacielu. Co on zrobił? On zarobił na tym, że ty nie oddałeś. Rozumiesz? Czy ty rozumiesz, dlaczego jest napisane, cieszcie się, jak was prześladują? Bo ty na tym zarobisz. Ty zarobisz na tym, że diabeł cię zaatakował. Rozumiesz? Musisz myśleć w kategoriach finansowych. Ty zarobisz na tym, że diabeł cię dojechał. Zarobisz na tym. Rozumiesz? Ty musisz pamiętać o tym, że diabeł, ja już ci powiem w ogóle jego też pozycję taką, nazwijmy to siłową. Co to jest za pozycja siłowa? Diabeł to jest w ogóle ta postać, Lucyfer, razem z Michałem i razem z Gabrielem oni stanowili pewną strukturę, pewien poziom anielski. Ale to nie byli najsilniejsi aniołowie. Nad nimi są trony i nad nimi są panowania. Czytasz Pismo Święte dobrze. Tam jest napisane, że szatan zostanie związany przez anioła, jednego anioła. Rozumiesz? Lucyfer w całej swojej sile, którą posiada dzisiaj, zostanie związany przez jednego anioła i wrzucony na 1000 lat do czeluści. Jeden anioł. Kto do niego przyjdzie? Kto to przyjdzie do niego? Przyjdzie do niego jakiś tron? Jakiś tron przyjdzie. I Lucyfer się zesra. Bo to tron przyjdzie. Rozumiesz? On jest taki, a tron jest taki. Ten ma takie łapy, a tron ma takie. Złapie go za łeb, rozumiesz? I powie, zwróć, coś wziął. I kiedy ty wierzysz w to, że dla ciebie nie ma porażki, że nawet jeśli dzieje się coś złego w twoim biznesie czy w jakiejkolwiek formie życia, to jest jedynie inwestycja, to ty możesz powiedzieć, come on, tylko na tyle cię stać? Im więcej mi zabierzesz, tym więcej za to zapłacisz. Dlatego jest napisane, radujcie się. Przecież tam nie jest. Bo w innym wypadku to by się kłóciło, tak, z wymianą krzyżową. Chcę, aby moje życie miało, owce miały życie i to życie było obfitości, a teraz mówię, teraz tutaj jest taka, kto tam chce być masochistą duchowym? No ja, panie, ja. No to chodźcie, to wy się radujcie, że was będą lać. Tak? Wy to dla was tamto słowo się nie liczy, wy macie inne preferencje, nie ma problemu. Nie ma takich rzeczy. Nie ma duchowego masochizmu. Wszystkim się należy równo. Rozumiesz, o co chodzi? Jak psu Buda. Błogosławieństwo za błogosławieństwem się należy. I szatan musi oddać to, co zabrał. A cieszysz się z czego? Z tego, że już zarobiłeś. Rozumiesz, tak jak bandzior się cieszy z tego, że ktoś mu nie oddał pieniędzy. Bo już zarobił. Bo już zarobił. Uznaj, że twoja firma lub firma, w której pracujesz, jest własnością Boga. Uznaj to. To nie należy do kogoś. To nie jest zależne od kogoś. To Bóg jest prezesem tam. Bóg jest właścicielem. Może twoim kolegom i koleżankom z pracy płaci ktoś inny. Tobie płaci Bóg. Może innym ludziom, którzy prowadzą podobne biznesy, rozumiesz, wypłacają się ludzie. Tobie ma się wypłacić Bóg. Tobie Bóg się wypłaca. Nie płaci ci ktoś, przychodzi się do Boga i się mówi, Boże, należy mi się to. Ta firma należy do ciebie.
Nie prowadzę jej po to, żeby w ogóle to szło do dziurawego worka. Boże, tu są faktury po prostu niezapłacone przez jakiegoś tam w ogóle tego słupa. Bo wiesz, każdy, to są słupy. Przez jakiegoś słupa. Słup mi nie oddał. Boże, oddaj. Boże, przelej. Boże, daj, bo to jest Twoja firma. Boże, zaingeruj w życie. Zaingeruj w tamto życie. Był pewien człowiek w Stanach, pewien biznesmen, któremu inny biznesmen był winny pieniądze. To było jakieś tam około 200 tysięcy dolarów był mu winny. Był mu winny, no i ten próbował, no, robił z nim różne interesy, w pewnym momencie ten nie wypłacił mu tych pieniędzy i to tak już trwało. No i ten myślał, jak co zrobić, no jakby no, próbował różne rzeczy, próbował w ogóle prawnie sprawy załatwiać i tak dalej, no nic nie szło. I któregoś dnia doszedł do wniosku, że w ogóle, a to był wierzący człowiek, modlił się, doszedł do wniosku, że musi zmienić technikę, bo co, nie działa to, nie może odzyskać swoich 200 tysięcy dolarów. Więc wiecie, co zaczął robić? Myśleć w ten sposób, zaraz, przecież to jest firma od Boga, którą ja mam. To jest, Bóg jest właścicielem tej firmy. To Bogu nie zapłacili faktury. To Bogu nie oddał pieniędzy. Bogu, to nie jest mój wróg. Ten człowiek to nie mój wróg. Więc co będę robił? Będę go błogosławił. Zaczął się modlić o tego człowieka. Zaczął mówić, Boże, ja chcę dla niego jak najlepiej. Przestał się interesować tym długiem. Zaczął błogosławić tego człowieka. Rozumiecie? Po około miesiącu czasu tamten człowiek przelał mu wszystkie pieniądze. I umówił się z nim na spotkanie i powiedział, chciałem pana bardzo przeprosić. Miałem jakiś taki okres w życiu, w którym ja naprawdę nie mogłem zapłacić tych pieniędzy. Ale w tej chwili tak mi się odblokowały różne rzeczy, że w ogóle przelewam panu te pieniądze i chciałbym jeszcze na pana firmę przelać dodatkowo, bo wiem, że to było w ogóle dużo pieniędzy i tak dalej, i tak dalej. Człowiek zadziałał zgodnie z prawdą Bożą. Rozumiesz? Ogłosił, czyja jest firma. Przyszedł do właściciela firmy o ingerencję. Uznaj, że Boża moc płynąca z Twojego ducha wszystko przezwycięży. Ucz się, że każda Twoja sprawa ma boskie rozwiązanie. Każda Twoja sprawa ma boskie rozwiązanie. Uznaj, że Twoich klientów i współpracowników stworzył Bóg i boska moc z Twojego ducha koresponduje teraz z ich życiem. W ogóle rozumiesz? Ci ludzie, którzy są nawet Ci nieprzychylni finansowo, czy robią Ci problemy jakieś, tak? Stworzył ich Bóg. Kto ich stworzył? Bóg. Czyją oni są własnością? Teraz pomyśl. Ludzie, którzy są Ci winni pieniądze, czyją są własnością? Boga. To jest własność Boga. Możesz w modlitwie powiedzieć z imienia i z nazwiska, że ten człowiek, który Ci nie zapłacił faktury albo który blokuje Twój sukces finansowy, jest własnością Boga. Mówisz, Boże, zrób porządek z tym człowiekiem. Boże, zrób porządek z tym człowiekiem. To Twoja własność. Boże, pozamiataj Twoje podwórko. To Twoja własność, Panie. To się nazywa zarząd. To jest władanie. Zrozum, Bóg chce, żeby władać za pomocą Chrystusa. To nie jest tak, że On będzie władał. Zrozum, Bóg nic nie zrobi, jak Go tam nie poślesz. Bóg nie zrobi czegoś. Co to znaczy posłać gdzieś Boga? Znaczy wierzyć w ingerencję nadnaturalną w tej dziedzinie. Bóg tylko tak działa. On działa zgodnie z Twoją wiarą. On się tam nie ruszy. Tak jak anioł się nie ruszy, rozumiesz? Człowieku, diabeł może Cię patroszyć, a anioł się nie ruszy, jeżeli nie uruchomisz słowa w wierze. I Bóg też się nie ruszy. To trzeba zrozumieć. I kurczę, jesteś patroszony, mając Chrystusa w swoim duchu. Mówisz, co to się dzieje? Nie wierzysz w to, że może nastąpić ingerencja. Że ten człowiek wszystkim nie oddaje pieniędzy, nie ma znaczenia. Tobie odda. Tobie zapłaci. Tobie zejdzie z drogi Twojego sukcesu. Tobie.
tobie. Tylko staj na Bożych zasadach. Zacznij pracować w harmonii z innymi ludźmi, a osiągniesz pomyślność, zadowolenie i spokój. Przestań traktować ludzi, którzy stoją na drodze twojego sukcesu, jako zawali drogi. Zacznij ich błogosławić. Zacznij o nich dobrze myśleć. Chciej dla nich dobrze. Chciej, żeby byli zdrowi. Chciej, żeby byli zasobni finansowo. Chciej, żeby mieli dobrze w rodzinach. Rozumiesz, że wielokrotnie ci ludzie robią różne rzeczy, dlatego że oni są w takich stanach, a nie w innych. Ja nie tłumaczę tych ludzi. Absolutnie. Ja po prostu mówię ci, dlaczego tak się dzieje. Czemu tak się dzieje? Pamiętaj, twoim prawdziwym pracodawcą jest Bóg. To dla Niego pracujesz. To dla Boga pracujesz. Twoja firma jest dla Boga. Twoje stanowisko w pracy jest dla Boga. Pracujesz u Boga i dla Boga. Nie dla ludzi, lecz dla Boga. To, co wewnątrz, jest zawsze autorem tego, co na zewnątrz. To, co wewnątrz zrobisz w sobie, jest autorem tego, co na zewnątrz. Jeśli stworzysz środowisko wewnątrz siebie, że twoja firma należy do Boga, że firma, w której pracujesz, należy do Boga, że ty dla Niego wykonujesz to, co wykonujesz, rozumiesz? To się zacznie manifestować na zewnątrz. Bóg jest miłością, więc traktuj twoich klientów, współpracowników, szefostwo i wszystkich ludzi, z którymi współpracujesz zawodowo, tak? Z miłością. Wszystkich tych ludzi. Nawet tych, którzy mają okropne charaktery i zachowują się w ogóle w podły sposób. Zacznij inaczej działać. Nie zwalczaj ich. Nie bój się ich. Cóż może uczynić ci człowiek? Jest jak trawa, mówi Bóg, jak trawa. Dzisiaj jest, jutro nie ma. Rozumiesz? Mateusz 7,12. Co byście chcieli, aby wam ludzie czynili, to wy im czyńcie. Takie bowiem jest prawo. Jest ci ktoś winny pieniądze. Rozumiesz? Zrób coś dobrego dla Niego. Zacznij się modlić. Powiedz, Boże, co mogę dla Niego dobrego zrobić? Słuchaj uważnie wtedy Ducha Świętego, bo teraz już idziesz po specjalizację. Duch Święty ci powie, zrób taką rzecz. Na przykład możesz usłyszeć absurdalną historię. Na przykład taką, że masz mu jeszcze pieniądze dać jakieś. Albo prezent mu zrobić. Możesz taką rzecz usłyszeć w duchu. Wow, dlaczego? Czynię innym to, co chciałbym, aby czynili mi. Czynię innym to, co chciałbym, aby czynili mi. Nie przeklinam ich, gdyż nie chcę być przeklęty. Daję, gdyż chcę, aby mi dawano. Nie robię bezinteresownie. Pamiętaj, ta bezinteresowność, w stosowaniu to mówiłem, kiedy mówiłem o dziesięcinie. Bezinteresowność w tym wykonywaniu Bożych zasad, rozumiesz? W pewnych sytuacjach jest słuszna, w innych nie jest słuszna. Słowo Boże to jakby dzieli na kawałki. Rozumiesz, o co chodzi? Cokolwiek chciałbyś, żeby ludzie czynili. Wiesz, co ta zasada mówi? Że musisz czegoś chcieć. Musisz chcieć, żeby jakoś cię traktowali. Inaczej nie zadziała ci zasada. Jak ty bezinteresownie, teraz no dobra, bezinteresowny jestem. Nie masz być bezinteresowny, bo ta zasada pokazuje ci, że masz być interesowny. Masz, wiecie, na czym polega w ogóle posłuszeństwo Bogu? Że realizuje dokładnie to, co On powiedział. Nie w 70%, bo Kościół jest chory na takie rzeczy. O, ja realizuję w 80%. Nie, w 80% nic nie znaczy. Musisz zrobić to w 100%, wtedy to będzie Boże.
jak chcesz, żeby ludzie cię traktowali, jak ty chcesz. I teraz musisz ustać sobie przed lustrem i właśnie powiedzieć, jak chcę. No, chciałbym być na przykład kochany, chciałbym, żeby mi zawsze wypłacano dobre pieniądze, chciałbym mieć dobrych kontrahentów, chciałbym być chwalony. Rozumiesz, o co chodzi? Chciałbym, żeby na przykład robiono mi prezenty, chciałbym tych rzeczy. Tak? Chciałbym tych rzeczy. Tych rzeczy bym chciał. Rozumiesz? I Bóg teraz mówi do ciebie tak. To zacznij to robić innym ludziom. W hinduizmie to się nazywa karma. Powraca do ciebie dobra karma. To są prawa Boże. To prawa Boże. Prawa Boże. Chyba, że staniesz przed lustrem i powiesz, chcę, żeby mnie wmordelali. Żeby mi zabierali moje mienie. Żeby straszyli mnie policją. Żeby wysyłali na mnie prokuratora. Tego bardzo chcę w życiu. To rób to innym ludziom. Zaraz do ciebie to wróci. Bardzo szybko wróci. Ale nie możesz jednocześnie, pamiętaj, z jednego źródła nie może wypływać woda słodka i gorzka. Nie możesz jednocześnie robić ludziom źle, licząc, że ktoś ci będzie robił dobrze. To jest niemożliwe. Niemożliwe. Cokolwiek byście chcieli, więc masz chcieć, aby ci ludzie, nie Bóg, ludzie, tak jest napisane, ludzie uczynili, to ty im też to uczyń. Bo takie jest prawo. To nie jest alternatywa. Nie wiem, czy rozumiesz, o prawie się nie rozmawia. Takie jest prawo. Oto prawo. Co chcesz, aby ludzie ci czynili? Rodzice się drą na swoje dzieci. Drą się na swoje dzieci i myślą sobie, że to, że się drą na swoje dzieci, to spowoduje, że ich dzieci nie będą się darły na nich w życiu. Przecież będą. Masz to obiecane w Piśmie Świętym. Musisz zrozumieć, tak to działa. To cię nie ominie. Nie ominie cię to. Przyjdzie dzień, że twoje dzieci się będą na ciebie darły. Denerwujesz się na swoje dzieci, przyjdzie dzień, że się będą denerwowały na ciebie. Lekceważysz swoje dzieci, przyjdzie dzień, że będą lekceważyły ciebie. Naprawdę, zobaczysz. Ktoś powie, a to też jest tak, że jak pobije dzieci, a dzieci się nie bije. Dzieci się karci. Jak będziesz karcił swoje dzieci, to przyjdzie dzień, że dziecko wzrośnie w takiej mądrości, że będzie mogło karcić ciebie. Wtedy przyjdzie do ciebie i da ci korektę. I ty z tej korekty skorzystasz, a życie twoje pójdzie do przodu. Bo ty dzieci nie bijesz, ty dzieci karcisz. Jak bijesz, to ciebie dobiły. To masz jak w banku. Albo ciebie dobiły słowem, albo ciebie dobiły emocjami, albo ciebie dobiły ręką albo kijem, nie wiem czym. Zależy już od charakteru dziecka, od osobowości, jaką ma dziecko. Takie bardziej introwertyczne, proszę ciebie, tam będzie tylko ci pluło na nogi. Bardziej ekstrawertyczne, strzeli cię w mordę. Rozumiesz, o co chodzi? No różnie tam. Pamiętaj, obraz, który stworzysz w swoim umyśle, zostanie podchwycony przez twojego ducha i zmaterializowany. Wiesz, o co chodzi z naszym duchem? Nasz duch, on nie jest po to, żeby wymyślać różne rzeczy. Zrozum to nareszcie. Duch nie myśli. Pamiętasz nauczania ze szkoły wiary o duchu, duszy i ciele? Czytasz Łomaka czy jakieś inne książki? Czy wiesz o tym, że duch nie myśli? Myśli co? Dusza. Żeby człowiek mógł prawidłowo funkcjonować, jego dusza musi prawidłowo myśleć. Dlatego Paweł mówi o zmianie myślenia, a nie o zmianach duchowych. Duch nie myśli, duch też nie czuje. Również nie podejmuje decyzji. On nie ma ośrodka decyzyjnego. Nie może powiedzieć, zdecydowałem w duchu. Podjąłem decyzję w duchu. Duch nie podejmuje decyzji twój. To nie jest ta struktura organizacyjna. Tam nie ma tego. On co robi?
Pamiętaj teraz, to jest bardzo ważne, co ci powiem. Twój duch ma za zadanie tworzyć, stwarzać. On jest na obraz Boga. Ma stwarzać. Więc w twojej duszy muszą powstawać prawidłowe koncepcje i obrazy. Wtedy ów duch, który jest jakby wykonawcą, bo on posiada moc, on bierze te rzeczy z twojej duszy, kiedy ty wystarczająco długo myślisz o jakiejś sprawie i wystarczająco długo przeżywasz tą sprawę, bo to się przeżywa, cokolwiek czynicie z duszy, czyńcie, tak? To twój duch to podchwyci, zaabsorbuje i wiesz, co zrobi teraz? Stworzy z tego materialną strukturę. Hapa, koto, role, reba. On to zrobi, bo do tego powołał go Bóg, żeby to zrobił. Kogo Bóg wysłał do zrobienia nieba i ziemi? Ducha. Pamiętasz to? Proszę, przyjmij to objawienie. Bóg w swojej duszy zaplanował ziemię, wymyślił ją, a następnie wypowiedział, po czym jego duch stworzył niebo i ziemię. Pismo Święte. Bóg w duszy zaplanował, on przeżywał tą ziemię. On przeżywał, on chodzi, opowiadał aniołom. Proszę ciebie, rozumiesz, co zrobię. W ogóle nie wiesz, nie masz pojęcia. Zaraz ci to powiem. Był podekscytowany tym. Wymyślił ziemię, wymyślił to wszystko. A potem posłał swojego ducha i duch to stworzył. I u ciebie i u mnie dzieje się to samo. A zatem jeżeli w swojej głowie, pamiętaj, a duch będzie tworzył rzeczy Boże i nieboże. To ty myślisz, że on będzie tworzył rzeczy tylko Boże? Duch twój będzie tworzył to, co twoja dusza wymyśli i zacznie przeżywać. To ci duch stworzy. Będziesz się martwił, będziesz się przejmował, będziesz się w ogóle troskał o różne sprawy. Duch twój przesyci się wreszcie tym i uwolni to jako strukturę materialną. Jeszcze więcej przyjdzie do ciebie realnych problemów. Im więcej myślisz o chorobach, o niemocach, o bólach, o problemach finansowych, tym więcej pojawia się ich w twoim życiu. Czy ty tego nie zauważyłeś? Im więcej myślisz o porażkach, tym więcej masz porażek. To jest maszyna, ludzie. To jest maszyna. Tego się nie obejdzie. Błagam was, zrozumcie. Samochód nie może jeździć na dachu. Musi jeździć na kołach. My jesteśmy maszyną Bożą. Działamy w określony sposób. Nie możemy sobie myśleć, będę myślał, co chcę, a do mojego życia przyjdzie dobro. Nie przyjdzie. Przyjdzie zło, jeśli myślałeś w sposób zły. Musi przyjść, bo duch to stworzy, czyli duch twój. Twój. Sam sobie stworzysz problemy. Zrozum. Wszystkie problemy, które masz dzisiaj, sam sobie stworzyłeś. I ja też. Sam sobie stworzyłem problemy. Jestem autorem własnych problemów. Jesteś autorem własnych problemów. Możesz mieć pretensje tylko i wyłącznie do siebie. Sam je wymyśliłeś i potem one do ciebie przyszły w różnych postaciach. Sytuacji gospodarczych, proszę ciebie, ludzi i tak dalej, i tak dalej. Przylazły i zostały. I potem w ogóle jak trwoga, to do Boga. Boże, ratuj! Boże, ratuj! Boże, ratuj! Przed czym mam cię ratować? Autorze. Przed czym? Przed tym, co wymyśliłeś i opatentowałeś? Przecież to jest twój patent. Bóg mówi, przecież ten człowiek w życiu by się nie pojawił w twoim życiu, jakbyś nie rozmyślał, tak, o różny, wprost lękowy. Przyszedł do ciebie człowiek, to cię straszy. On cię straszy. Jezu, włożyłem w ogóle ciekawą rzecz. Jak ja zacząłem w sobie zmieniać te rzeczy, zacząłem na przykład nie myśleć o lękowo, nie? W moim życiu przestali się pojawiać ludzie, którzy mnie straszą, w ogóle takie, oni zniknęli z mojego życia. To się nie stało od razu, tylko powoli tak odeszli, odeszli, poszli, nie ma ich. Czemu? Ja ich nie stwarzam. Po prostu nie. Musisz rozumieć, jak to działa.
Skoro otrzymałeś talenty od Boga, to jest również przeznaczona dla ciebie praca, w której zrealizujesz te talenty. Rozumiesz, co ja mówię? Jeżeli masz jakiś talent, to znaczy, że jest taka praca, taki zawód, w którym ten talent możesz zrealizować. I teraz posłuchaj, tylko realizując tą pracę, będziesz miał pieniądze. Rozumiesz? Takie jak należy. Z innej nie. Też będziesz miał z innej, bo z każdej będziesz jakieś miał pieniądze, bo to nie chodzi o to, no nie? Ale jest różnica mieć 3 tysiące, 30 tysięcy miesięcznie. Ponieważ to są rzeczy z sobą spójne. Nie po to, pamiętaj, Bóg jest logiczny. Bóg nie po to dał ci talenty. Nie po to dał ci talenty, żeby nie było na ziemi dla ciebie pracy, w której te talenty zrealizujesz i na podstawie której to pracy zarobisz duże pieniądze. Bo to jest jakiś absurd. Bóg dał mi taki talent, jego nie ma tutaj. To muszę go zakopać. Zakopać talent. Jest o jednym, co zakopywał talenty. Jak możesz zakopać talent? Przecież kiedyś na sądzie Chrystusowym weźmie cię anioł za ucho, powie ty, kopacz, chodź, coś tam zakopał. Panie, myślałem, że ty zły jesteś, niedobry, że się na mnie pogniewasz, rozumiesz, i tutaj ten, i ja schowałem ten talent, zająłem się innymi sprawami. Mniej mnie za wytłumaczonego. Tylko Bóg nie jest humanistą. Jezus powie, nie no dzieciaku, spoko, no to nie chodzi o to, jesteś zbawiony, no ale kurczę, raz, że przeszedłeś ogień na tej ziemi, bo jest napisane, będzie zbawiony nie inaczej jak przez ogień. Chcesz ognia? Chcesz, żeby cię paliło w dupę? To zakopuj talenty, jak masz takie pragnienia. Będziesz zbawiony, ale nie inaczej niż przez ogień. Po co ci to? Po co ci ten ogień? Bóg powie, dobra, w porządku, no przeszedłeś swoje, no szkoda mi ciebie, no co mam powiedzieć? I tak jesteś zjarany przez te kurcze życie, opalony ze wszystkich stron człowieku jak kura. No dobra, no chodź, no jesteś już w niebie, no już jesteś, to zostań. Ja bym nie chciał nigdy usłyszeć od Boga takiego sformułowania, Artur, już jesteś, to zostań. No naprawdę, bo cały czas mi się kojarzy te świadectwo tego chłopaka, co mi opowiadał, że był w takim stanie psychicznym, że wyszedł z knajpy, bandziory go, kurczę, rozumiesz, napadli, chcieli mu zabrać pieniądze, ale jak zobaczyli, jak on wygląda, to mu dali 50 zł jeszcze. Brat w Chrystusie nasz! Człowieku, dziesioniarze, kurczę, czy napadli go na ulicy, dawaj, mówi, a ty mówi, ty zobacz, jak on wygląda. A mówi, ty, daj mu kasę, daj mu 50 zł, człowiek, on mi świadectwo składał. On mówi, ja byłem na skraju depresji. Mówi, do tego stopnia, że w ogóle synowie diabła to zobaczyli. Człowieku, demony się nad nim zlitowały. Jak on żył? W ogniu. Palony codziennie, kurczę. Już obracaj obrazem tej pracy w swoim umyśle. W swoim umyśle powinieneś obracać obrazem pracy, w której zrealizujesz swoje talenty. Już teraz powinieneś tą pracę sobie w głowie mieć. Powinieneś nią obracać. Powinieneś widzieć siebie w tej pracy, realizującego te talenty. To w twojej głowie powinno być, a nie wiadomo co. Jaką mam, panie, mieć służbę? W ogóle po co tym się zajmować? Po co się... Ludzie... Służba to jest normalna sprawa. No nie wiem, wstaję od rana, służę, jestem dzieckiem Bożym, no służę Bogu, no, w cudzysłowie, nie? Buduję królestwo, głoszę Ewangelię, uzdrawiam chorych, wypędzam demony, nauczam, co tam mam, jakieś obdarowanie, urząd robię, to i to wszystko. Co tu się na tym spinać? Co tu się dopinga? Ja w ogóle uważam, że jeżeli trzeba dziecko Boże dopingować w służbie, rozumiecie, to jest terapeutyczna postać. Jaki to doping, człowieku? No to doping, człowieku. Wyobrażasz sobie, że idą apostołowie, Jezus idzie załamany, apostołowie, na krzyż, dasz radę, nie uciekniesz. Wiesz, chodzi, człowieku, to Baltroczyk opowiadał w ogóle, jak jaki kabaret jest z Baltroczykiem, jak Baltroczyk opowiada, że pojechał obejrzeć te zawody strongmanów. I mówi, idzie jeden strongman, takie walizki, ma po 150 kilo, podniósł, idzie,
mówi twarz, a obok idzie jego coach i mówi, lekkie jest, lekkie, lekkie. Wiesz, o co chodzi? No, człowieku. Apostołowie nie dopingowali Jezusa. On miał służbę. Idę na krzyż, Syn Człowieczy musi cierpieć. On z nim rozmawia. Syn Człowieczy musi cierpieć, musi umrzeć, potem powrócić w chwale. Idzie im opowiada, oni się za głowy trzymają. Człowieka się nie pcha do służby. Ja napchałem kup... Ja kupę ludzi pchnąłem do służby, naprodukowałem Ismaeli. Słuchajcie, później musiałem, kurczę, rozumiesz, się od nich oganiać jak od much. A których pogierze pokochałem któryś, tak pokochałem ich całym sercem, zacząłem życie spędzać na tym, żeby tych ludzi, kurczę, z tego ismaelizmu wyciągać, kurczę, rozumiesz? Się dziwiłem. Bo powie, czego się dziwisz? Już napłodził się, nie dziw. Muzułmanów napłodziłeś. Rozumiesz, o co chodzi? To ich teraz chrystianizuj. Dobrze, panie, będę, no już zrobiłem co, ma alimenty muszę płacić. Wiesz, o co chodzi? Nie patrzeć, Ismael nie Ismael. Chciało się robić, się zrobiło, proszę ciebie, powstać, trzeba płacić. Tak? Patrzyłem w te oczy człowieku, wiesz, spaniela. Jak mam żyć? Jak mam, nie wiem, jak masz żyć. No. Co mam robić? Nie wiem, uzdrawię chorych może. No. Wypędź jakiegoś demona. No. Demona mam wypędzić. No, wychodzą pełno ich wszędzie, powypędzę. Może ogłoś Chrystusa, nie wiem, co masz do roboty. Gdy będziesz przy tym miłośnie myślał o twoich bliźnich, to z twojego ducha wypłynie objawienie, w jaki sposób najskuteczniej służyć tym ludziom i mieć korzyści z tej pracy. To się zacznie wszystko układać. Ludzie, z którymi pracujesz, współpracujesz, są częścią tego całego systemu. Każdego dnia myśl z przekonaniem, że we wszystkich twoich bieżących poczynaniach kieruje tobą nieskończona boska inteligencja. To jest, kurczę, nieskończona boska inteligencja. To nie jest coś skończonego. Jak ty, pamiętaj, twój umysł jak mówi nie wiem, to znaczy, że to jest w ogóle początek dopiero pracy. Nie wiem, ale nie możesz powiedzieć, ja nie wiem, Bóg wie. Nie! Teraz się tego dowiem. Zaraz będę to wiedział. Może to nie będzie od razu takie super. Rozumiesz, o co chodzi? Ale sprawa zostanie załatwiona. Kiedyś w domu, jakiś czas temu, wiercę takim wyżynarką dziurę pod gniazdko. Wiercę, ale byłeś. Wiercę. To mi się tępi. To jest takie kółko, tępi się, bo to jest żelbet. Potem Norbert mnie poinformował, że to jest żelbet. To jest... Ale wierciłem wtedy, wiercę, nie idzie. Stępiłem to, zjechałem, popsułem, ze ściany podpadały te części. Kurczę, patrzę, co to jest? Mówię, no mam taką lochę w tej ścianie. Mówię, dobra, wziąłem deskę. Deskę wziąłem, taką. Przykręciłem to na śruby, taka gruba deska. Na śruby to przykręciłem, pomalowałem to wszystko i zamontowałem to gniazdko. To tak wystawało, dobrze to za łóżkiem, bo Agata popatrzyła, mówi, i to będzie z nami teraz przez kilka lat. Mówi w ogóle. No, ale dlaczego ja to mówię? Dlatego, że może nieudacznie, ja nie twierdzę. Jest dalej? A jest, no to dobrze, że żyje tyle lat. No tak, bo tam łóżko stoi. To tam łóżko stoi za tym, dokładnie. Ale co, szukałem rozwiązania. Ponieważ kieruje tobą nieskończona inteligencja. Im dłużej z nią przebywasz, tym będziesz doskonalsze rozwiązania miał. Bo to jest nieskończona inteligencja. Nieskończona. Ona nie ma końca. Chwyć się wiarą tego, że tam, gdzie pojawisz się w życiu i powstanie jakaś niezgodność, to zostanie ona zwyciężona przez boską miłość i harmonię. Ponieważ idąc napotykasz przeszkody. Nie ma życia bez przeszkód. Życie bez przeszkód jest oszustwem. Jak ktoś ci będzie mówił, że będziesz miał życie bez przeszkód, to on kłamie.
ponieważ prześladowania mieć będziecie, czyli przeszkody będą. Tylko to nie oznacza żadnego problemu. Przeszkoda dla ciebie nie jest problemem, ponieważ w tobie powstaje plan przezwyciężenia przeszkody. Tobie powstaje moc do przeskoczenia. Rozumiesz, o co chodzi? Na pewno tak będzie, że przezwyciężysz i przeskoczysz. W ogóle nie przejmuj się tym, nie rozważaj tych przeszkód. Jakkolwiek ona będzie wielka, wysoka, głęboka, tak? Kieruje tobą nieskończona inteligencja. Masz dostęp do nieskończonej mocy. Stajesz przed tym, okej, no takie to jest Boże, stoi teraz mi taki moloch tutaj, kurczę, na środku, no i muszę to przejść, no. Jak? Nie wiem jeszcze. Zaraz będę wiedział. Czemu będę, Boże, wiedział? Bo ty wiesz. Jak ty wiesz, to ja będę wiedział. Uwierz w to, że we wszystkich opiniach, decyzjach, zakupach nawet, będzie tobą kierować Boża mądrość, aplikowana przez twojego ducha do zewnętrznej w ogóle struktury życiowej. Ona cały czas ci będzie coś stwarzać. Musisz w to wierzyć. Będzie ci stwarzać promocje finansowe. Będzie cię prowadzić tam, gdzie są promocje. Rozumiesz? Będziesz tam szedł. Musisz w to wierzyć. Będziesz wszedł w środowiska ludzi, którzy będą ci pomagać. Ludzie mają taką, jakąś, taka choroba, jest ja to z Bogiem mam zrobić. To nie chodzi, że masz coś zrobić, to się jest złe myślenie. Wszystko robisz z Bogiem. Natomiast metod Bożych jest masa. Ja się wciąż modlę i ogłaszam, że będę wchodził w środowiska ludzi, którzy będą mi pomagać. Przyjaznych mi. Ludzi, którzy są mi przyjazni, którzy mnie lubią. Mnie naprawdę nie obchodzi, czy ktoś jest narodzony z Bożego Ducha, czy nie. Ważne, że mnie lubił. Rozumiesz, o co chodzi? Ważne, żeby chciał ze mną być, żeby mnie doceniał, tak? Ja sobie na tym coś zbuduję. Rozumiesz? Nie patrzę na siebie w kategoriach takich, proszę ciebie, ja z Bogiem, tu muszę dać, nie. Bóg cię będzie prowadził w środowiska, które będą ciebie, jeśli będziesz chciał tam chodzić, będzie cię prowadził w środowiska, które będą ci pomagać. Będzie sytuacje stwarzał takie, które będą dla ciebie sytuacjami pomostowymi. Tu poznasz tego, ten pozna cię z tym, ten pozna cię z tamtym, a tamten pokaże ci, jak zarabiać pieniądze. Rozumiesz, o co chodzi? To często są pomosty. To ta mądrość pokaże ci zawsze wyjście i odpowiednią drogę, bo masz tą mądrość. Myśl o tym, że Bóg w twoim duchu zna rozwiązanie każdego problemu, a twój umysł jest wciąż informowany o tym rozwiązaniu. Musisz wierzyć, że do twojego umysłu płyną z twojego ducha informacje. On stwarza, tak jak powiedziałem, stwarza też informacje. Przestań myśleć sobie, czy to z Pana, czy to nie z Pana. Informacje do mojego, wstaję rano i mówię, do mojego umysłu płyną informacje z mojego ducha. Te informacje są pełne mądrości Bożej. Wiem, co mam robić w każdej sytuacji. Gdziekolwiek pójdę, nie potknę się. Spotkam ludzi, którzy mi pomogą. Rozumiesz? Będę się znajdował w odpowiednim czasie, z odpowiednimi ludźmi i w odpowiednich sytuacjach. Dziś będzie tak przebiegał mój dzień. To jest inna modlitwa niż zazwyczaj zanoszona. Panie, użyj mnie. Panie, prowadź mnie. Rozumiesz, o co chodzi? Zapomnij o tych rzeczach. Zapomnij o nich. Zacznij mówić to, co ma się stać. Konkretnie, jasno. Rozumiesz? Bo będziesz się poruszał w ogóle w abstrakcyjnych rzeczach. Z ufnością zwracaj się do boskiej mądrości, która jest w tobie, a zaczniesz mieć odpowiedzi na wszystkie zadane przez ciebie pytania. Mów, Boża mądrość, która jesteś w moim duchu, odpowiadaj mi.
Wiesz, że Chrystus jest w przypowieściach Salomona nazwany mądrością? Wiesz? Wiesz, że jest napisane, że kiedy Bóg stwarzał świat, to mądrość sobie igrała? Dokładnie jest napisane po hebrajsku podskakiwała. Mądrość sobie podskakiwała. Tam. Człowieku. Tą mądrością jest Chrystus. To, co się obecnie zdarza, cokolwiek, jest skutkiem twoich myśli. Pozytywnego i negatywnego. Rozumiesz? Wyłapuj to. Zacznij myśleć pozytywnie, bo to jest inwestycja pod twoją przyszłość. Pamiętaj, przeszłości nie można zmienić. Przeszłość jest niezmienialna. Nie ma takiej metody w duchowej rzeczywistości, żeby zmienić przeszłość. Czemu? Bo to, co za nami znika, tylko to pozostaje w twoim umyśle. Za nami znika rzeczywistość. Za nami nie ma rzeczywistości, rozumiecie? Nie ma jej. Nam się wydaje, że tam jest. Nie można cofnąć ani sekundy do tyłu. Natomiast przyszłość jest nieuregulowana, rozumiecie? Twoja przyszłość jest czystą kartką, nieuregulowana. Sekunda, ta, która w tej chwili następuje, jest nieuregulowana rzeczą. To, co nastąpiło w tej sekundzie, po tamtej, rozumiesz, jest wynikiem twojego myślenia. Jest to związane ze wszystkim, z twoim stanem zdrowia, to jest związane z twoimi zdolnościami psychicznymi, przeżywaniem wszystkim. Za minutę zdarzy się to, co zaplanowałeś wcześniej. Świadomie czy nieświadomie, to nie jest ważne, jak to zaplanowałeś. To jest nieważne. Jeśli przepełniasz się od pewnego czasu rozważaniem problemów, rozumiesz, o co chodzi, i teraz nie zniwelujesz tego w swoim myśle, że nie rozpoczniesz myślenia pozytywnego, to te problemy się pojawią w innej wersji, ale się pojawią. To nie jest to, że ja ci prorokuję o tym. Nie, po prostu to są zasady. Tu się nie ma co prorokować o tych sprawach. Ludzie to w ogóle takim zakłamaniem myślą. Myślą, że ktoś ci wyprorokuje przyszłość. Ludzie, nie można komuś wyprorokować czegoś. W ogóle sformułowanie wyprorokować nie istnieje w Piśmie Świętym. Tak jak nie istnieje wymodlić. Nie można wyprorokować. To jest absurd. Absurd, że ktoś ci wyprorokowuje. Ktoś ci przychodzi i mówi, w twoim życiu tak będzie. Wow. To ty jesteś moim umysłem, tak? Jak to tak będzie? Żeby coś było jakoś. Ja muszę o tym myśleć i to przeżywać, włożyć to w swojego ducha, który dopiero to wyprodukuje. A ludzie idą na przykład do proroka, prorok mówi, tak będzie w twoim życiu. Potem ci ludzie robią zupełnie inną sprawę. Martwią się teraźniejszością, rozumiesz, załamują się różnymi rzeczami, nie przebaczają innym, nie kochają prawidłowo innych ludzi i siebie, rozumiesz, nie dbają, a potem mówią, to nie wyszło w życiu. I to jest najlepsze. Tutaj powstają, ja to uwielbiam od strony socjologicznej oczywiście, no nie? I mówią w ogóle, no to tak, no bo tutaj zadziałał diabeł, ją to tłumaczą. Czasami ludzie takie rzeczy tłumaczą. Ja to słucham nawet. Słucham nawet, bo to od strony socjologicznej jest dla mnie ciekawe. To się nie wydarzyło, bo wiesz, szatan tutaj zaatakował, tu to się stało. Teraz Pan ma inny plan. Plan to znaczy. Ja mówię, ty to jest chore i jeszcze raz chore. Masz chore życie. W chory sposób myślisz. Myślisz w jakiś absurdalny, dziecinny sposób. Taki głupi. Masz w życiu to, o czym intensywnie myślisz i co przeżywasz. Będziesz to miał. Twój duch to połknie, a potem to wypluje jako produkt. Rozumiesz? Ściągniesz do siebie taką rzeczywistość, jaką sobie wymyślisz, bo twoja przyszłość nie jest zapisana. Nie ma, że moja przyszłość jest zapisana w gwiazdach. Nie masz żadnego zapisu w gwiazdach. Nie masz żadnego zapisu twojej przyszłości. Twoja przyszłość, człowieku, jest czystą kartką. Nie ma planu na jutro. Chyba, że masz ten plan i właśnie go produkujesz. Jeśli produkujesz jutro, to jutro się wydarzy. Jeśli produkujesz to jutro. Ale jak od dłuższego czasu produkujesz te jutro, rozumiesz, w sposób negatywny, na pewno będziesz miał negatywne jutro. Na 1000%.
ludzie potem mówią, o ja to, to są duchy hazardu, ja nie zgadzam się, nie puszczam totolatka, bo to są duchy hazardu. Przecież ty całe życie hazard prowadzisz. To ty jesteś hazardzista. Uda mi się. To jest takie myślenie. Myślę inaczej, martwię się, załamuję. Jakoś się uda Bóg ze mną. W ogóle nie ma tu Boga. Nigdzie. Ty sobie sam to planujesz. Jesteś autorem twojej przyszłości. Autorem twojej przyszłości. Wiesz, mi to daje cholerną wolność. Wiecie, czemu mi to daje wolność? Bo ja bardzo siebie kocham. Ja siebie szanuję. Ja wierzę w to, że mam dobrą relację z Bogiem, uważam, że prawidłowo idę. Wiecie, o co chodzi? To ja uwielbiam to, tą informację, kocham, że nie ma przyszłości. Jak ja sobie siadam nad swoim kalendarzykiem, to ja tam planuję. To zrobię, to zrobię, to zrobię, to zrobię, tak ustawię, tak ustawię, tak ustawię. Patrzę, Agata fajnie, ciekawie powtarza, no to na pewno się stanie, bo w kalendarzu jest zapisane. W kalendarzu jest zapisane, się musi stać. Bo w kalendarzu jest zapisane. Ale co jest w kalendarzu zapisane? Koncept. Ja sobie stworzyłem koncept. Ja sobie zrobię ten koncept. Jesteś kowalem swojego losu. Rozumiesz? A Bóg przybija pieczęcie. Rozumiesz? To jest wolność. To wolność. Może nie chciałeś takiej wolności, może ty inną chciałeś wolność. Chciałeś taką wolność z jednym kajdankiem. Tak będę miał kajdanki, tak, albo poluzowane takie, Panie Boże, albo takie długie. Długie takie, no dobra, tam, no to ręce mogą być skute, nogi niech tylko chodzą. Wiesz, o co chodzi? Taka wolność, ale nie, widzisz? Wiesz, jak przyjąłeś Jezusa Chrystusa, przyjąłeś w pakiecie kompletną wolność. Kompletną wolność. Kompletną. On cię uwolnił od wszystkiego. Powiedz, jesteś wolny nawet od przestrzegania boskich reguł. Jesteś wolny. Pamiętaj, w boskim umyśle nie ma ani czasu, ani przestrzeni. Rozumiesz? Tam nie ma czasu, ani przestrzeni. Pisałem o tym. Bóg się porusza przynajmniej w 5 wymiarach. Przynajmniej. Przynajmniej. Wiecie, że fizyka kwantowa odkryła na dzisiaj 26 wymiarów? 26 wymiarów. My żyjemy w 3. W 3. Ja na dzisiaj, na tyle, na ile znam Boga, to dowiedziałem się o Nim, że jeszcze porusza się w 2. Więcej nie wiem. Reszta dla mnie to jest w ogóle ciemność. Ja dalej nie widzę tego. To są niewypowiedziane słowa, to o czym Paweł opowiadał. Słyszałem niewypowiedziane słowa. Dla mnie to jest, dalej to jest ciemność. Ja wiem, że oprócz 3 wymiarów, w których my jesteśmy, Bóg porusza się jeszcze w wymiarze pod tytułem czas i w wymiarze pod tytułem miłość. Bo dla Boga czas i miłość są policzalne. To są dla Niego struktury fizyczne. Wiecie, co to znaczy? To jest coś, co dla nas jest niepojęte. Dla nas czas to jest coś takiego czasu. Po prostu żyje w czasie, a Bóg tego zagina. I dla nas miłość, to jest w ogóle, wiecie, miłość to dla nas maleńki fragment, no nie, maleńki fragment, a u Boga to jest rzecz policzalna. Policzalna. Rozumiecie? To jest wymiar. To jest wymiar, to jest przedziwny wymiar. Dlatego w ogóle tak ważną rzeczą jest uczyć się słuchać głosu miłości. Żyć miłością i przeżywać miłość. Bo wielokrotnie, rozumiesz, w pewne miejsca trafisz tylko wtedy, podkreślam, tylko wtedy, jeśli pójdziesz za głosem miłości. Bo to jest wymiar. Rozumiesz, o co chodzi? W którym my się normalnie nie poruszamy. Dla nas to jest coś, co się przeżywa jedynie. Ale to jest jak drogowskaz. Tak jak u nas widzisz głębokość, szerokość, tam wysokość. No nie, te rzeczy są widzialne. Tak samo Bóg widzi miłość. To jest 4. wymiar, czas to jest 5. wymiar. Więcej nie wiem. Ale wiem, że twoje dobro ustala obecna chwila. Czyli co? Teraz produkujesz jakieś dobro na jutrzejszy dzień. Teraz jesteś w pracy. Ludzie, umysł, ludzie mówią, mój umysł musi odpocząć. Wiecie, czyje umysły muszą odpocząć?
umysły, które funkcjonują w sposób nieodpowiedni. Nie wiem, czy mnie rozumiecie, ponieważ umysł się nie męczy. Normalnie nie można zmęczyć umysłu. Nie można się zmęczyć myśleniem. W ogóle rozumiecie? Nie można się zmęczyć. Też nie. Zmęczyć się ciało. Fizyczne ciało ci się zmęczy. Ale nie zmęczyć się umysł. Dlaczego? Idziesz spać, a umysł działa. I to jest numer. On nie śpi. Rozumiecie, że umysły wasze nie śpią? One się nie męczą. One się po prostu nie męczą. Ty ciało zmęczysz. Ciało jest zmęczalne, a umysł nie jest zmęczalny. Bo umysł jest częścią duszy. Posłuchajcie, umysł to część duszy. Dusza się nie męczy. Dusza nie posiada końcówek nerwowych. Dusza nie posiada żadnych struktur, które są uległe fizycznym strefom. Męczą się nogi, bo biegają, ręce, bo robią, oczy, bo patrzą, uszy, bo słyszą. Rozumiesz, ludzie, to się męczą te rzeczy. Wątroba, bo się najadłeś smalcu, męczy się. Ale dusza się nie męczy. Nie można się zmęczyć myśleniem, bo śpisz, mamy na to po prostu dowody. Śpisz, a umysł pracuje. Znaczy, kiedy on odpoczywa? Umysł nie odpoczywa. Mózg to jest fizyczna konstrukcja. Fizyczna, upośledzona i fizyczna. Wiesz, o co chodzi, nie? A teraz gdybyś ty prawidłowo sobie, na przykład daję ci przykład, myślisz sobie tylko pozytywnie, wyobrażasz sobie taki cud? Tylko pozytywnie. Nie to, że dzisiaj, tylko myślisz pozytywnie w ogóle. Wstajesz rano pozytywnie, wieczorem pozytywnie. Człowieku, nigdy byś nie miał zmęczonego umysłu. Nigdy byś nie powiedział, o, jestem zmęczony umysłowo. Ty byś miał w sobie pokój jak rzeka. Rozumiesz? Jak rzeka. Twoja obecna myśl to teraźniejszość i przyszłość. To się razem łączy teraz. To, co o czym myślisz teraz... Pamiętaj, Bóg nie ma względu na czas. To, o czym myślisz teraz, tworzy się jutro. Teraz tworzysz jutro. Teraz tworzysz pojutrze. Teraz tworzysz środę, czwartek, piątek, sobotę, przyszłe lata. Teraz je tworzysz. Więc twórz cały czas. Myśl o tym. Obracaj tym w umyśle. Jak ma być? Jak ma być? Nie przychodź do Boga i nie mów, pokaż mi, jak ma być. Pokaż mi. Przestań się tak modlić. Zapomnij o tych dziwnych rzeczach. Rozumiesz? Powiedz, tak będzie, Boże. Tak będzie, Boże. To tak będzie. Spotkam takich ludzi. Przeżyję te rzeczy. Rozumiesz, o co chodzi? Przeżyję je. Przeżyję. Nasycę się widokami pięknych krajów. Rozumiesz? Obecnością cudownych ludzi. Po prostu będę wdychał bryzę morską gdzieś tam nad oceanem. Będę głosił, kurczę, nie wiem, komuś jakimś tam głową. Komu chcesz głosić? Nie wiem, komu tam chcesz głosić. To są twoje pragnienia. To rób tam, co chcesz. Ważne, że dzisiaj planujesz jutro. Dzisiaj planujesz jutro. Dzisiaj sobie to ustawiasz. Dlatego jest napisane, możesz siać nad każdą wodą. Czemu? Bo ty sobie tą wodę wymyślisz. Pójdziesz tam, gdzie wymyślisz. Wymyśl sobie wodę. Wymyśl sobie zasiew. Masz o tym. Rozważaj te rzeczy. Rozmyślaj. Zamiast o pierdołach myśleć, ktoś cię skrzywdzi. Ale mnie boli to. Ale mnie boli. No naprawdę. Dlaczego on mnie uderzył, Panie Boże? Przecież w ogóle ja z nim normalnie żyję. Czemu on mnie uderzył? Czemu on taki jest? Co cię obchodzi, dlaczego on taki jest? Zacznij myśleć pozytywnie. Przestań rozważać tego, kto ci w mordę przylał. Rozumiesz, o co chodzi? Idź mu coś kup. Ale co zrobić? Co zrobić? Idź mu coś kup. Idź mu coś kup. Idź do niego jutro i mu przynieś pączki. I powiedz, dziękuję ci, że jesteś. Gdyby nie ty, w ogóle by mnie nikt w mordę nie uderzył. Już zapomniałem. Naprawdę, cholera, wdzięczny ci jestem. No. To poczułem, że naprawdę żyję. Jak boli, to żyję. No. Dobrze, no. Dobrze mi. Masz pączki. Rozwalisz mu życie. O, rozwalisz mu życie. On w ogóle, nie, w ogóle rozumiesz, o co chodzi. To jest taki jeden moment na tych obrońcy galaktyki. Jak oni? Strażnicy galaktyki. Jest taki moment, gdzie ten z takim młotem taki staje w ogóle Thanos. O,
Thanos staje z tym młotem, proszę ciebie. I już w ogóle wszystko, ma uderzyć tym tam w ziemię, to się wszystko ma rozlecieć, rozumiesz? I ten w ogóle ich przywódca, ten stary zaczyna tańczyć w ogóle przed nim. A ten, co ty robisz? A ten jest tak poważny, wiesz, on ma zniszczenie w głowie, no nie? A on mówi, mości kabanie. Mówi, tańczy. Nie? I tańczy. Tańczy przed nim. W ogóle nie bierze pod uwagę sytuacji, która jest. Tańczy. Tańczy przed nim. Nie ma żadnego wyjścia, bo to jest w ogóle Thanos. W ogóle to jest w ogóle... On ma potężną moc. Nie, to Ronan. Ronan, przepraszam. Ronan oskarżyciel. Od razu mi się przypomniał. Thanos to nie. On pracował dla Thanosa. Ronan ma potężną moc. Może zniszczyć tę planetę. I już jest wszystko skończone. Oni nie mają siły. On jest kimś większym niż oni. Przewyższa ich mocą, intelektem, wszystkim. I on zaczyna tańczyć przed nim. Rozumiesz, o co chodzi? Robi rzecz absurdalną. Czemu? On ma pozytywne myślenie, ten człowiek, pozytywne. Puszcza sobie jakieś disco lat 80. i baluje przed nim, rozumiesz? Bo wie, że to w ogóle co innego nie ma. Tylko o co tu chodzi? On to robiąc, tworzy nową rzeczywistość. Łamie schemat. I w pewnym momencie, tak, przejmuje kontrolę. I tworzy nową przyszłość. I Ronan Oskarżyciel nie może zniszczyć tej planety. Rozumiesz, o co chodzi? Przejmują jego broń. Rozwalają go jego własną bronią. Rozumiesz? Czemu? Złamali schemat. Złamali to. Złamali schemat. Myśleli pozytywnie. Żyjesz teraz, myślisz teraz. Zmień obecny moment, a zmienisz twoją przyszłość. Nie myśl, jak zmienić przyszłość. Zmień obecny moment. Obecnie to zrób. Obecnie. Rozumiesz? Masz kontrolę tylko nad obecną chwilą i pamiętaj o tym do końca życia. Tylko nad tą chwilą masz. Ty nie masz kontroli nad jutrzejszym dniem. Masz kontrolę tylko nad tą chwilą teraz. To jest taka iluzja, że jutro będę miał kontrolę. Nie, jak dzisiaj nie skontrolujesz jutra, to jutro skontroluje ciebie. Rozumiesz? Jutro ci, kurczę, taki plan wgra. Pamiętaj, rzeczywistość nie znosi próżni. Jeżeli ty nie stworzysz czegoś, to się samo stworzy. Jakaś alternatywna przyszłość powstanie. Bo losów tych jest wiele, tak mówi Księga Hioba. A więc jak ty nie stworzysz sobie losu, to jakiś los tam powstanie. Wynikający oczywiście z wielu twoich myśli. Tylko to będzie zlepek. Rozumiesz? Chora układanka. Potem się dziwisz, jakie to chore, co tutaj jest. No tak, bo z ostatnich 10 nie stworzyłeś planu, rozumiesz, o co chodzi? To twój duch, absorbując różne rzeczy, z ostatnich 10 lat stworzył takie puzzle, że w ogóle ty mówisz, co to jest? Wracają do mnie rzeczy sprzed 10 lat. Cóż to są za demony? 10 lat się kołysało, ja mówię, człowieku. No, kiedy nie wracają do ciebie demony sprzed 10 lat. No, gdzie demon 10 lat, człowieku? Co ty myślisz, taki atrakcyjny jesteś, taki cud, że demon 10 lat tam gdzieś lata, która wrócił do ciebie, bo co ty jesteś znowu? Człowieku, Cindy Crawford, to daj spokój, bez przesady. Rozumiesz? Po prostu to jest absorpcja, tak, informacji, które się zgromadziły w twoim duchu, tak, i teraz powstaje twoja przyszłość na podstawie tych informacji. Gówniana przyszłość ci powstaje. Gówniana przyszłość. Rozumiesz? I ty nawet nie wiesz, z czym masz walczyć, jakiś jestem rozwalony. A czemu ty dzisiaj nie stworzyłeś jutra? Wiesz, jak się przeklina wczorajszy dzień? Nie przez to, że się mówi, przeklinam tamte doświadczenia. Przeklina się wczorajszy dzień. Przeklina się przyszłość, przeszłość w ten sposób, że tworzy się alternatywną przyszłość. Tak się przeklina, tak się zatrzymuje tamte sprawy. Tak się zatrzymuje tamte sprawy, tak się zatrzymuje tamte sprawy. Rozumiesz, o co chodzi? Jak cię ktoś gwałcił w dzieciństwie, to nie rozpamiętujesz tego, że cię ktoś gwałcił. Rozumiesz? Bierzesz sobie w swojej wyobraźni twojego gwałciciela, kupujesz mu pączki,
Rozumiesz, o co chodzi? Idziesz na spacer, rozmawiasz, wiesz, co sobie zaczynasz wyobrażać? Że cię uczył życia, a nie że cię gwałcił. Że ci przekazywał cudowne prawdy życiowe. Rozumiesz? I mówisz, w życiu mnie nikt nie gwałcił i nikt mnie nie będzie gwałcił. Rozumiesz? Będę miał samych przyjaciół. Jak komuś do głowy przyjdzie, żeby mnie zgwałcić, tak? I będzie do mojego życia leciał z tą myślą, to im bliżej będzie, tym bardziej będzie chciał być moim przyjacielem. Gdyż napisano, jeśli się Panu podoba droga człowieka, jedna z nim nawet nieprzyjaciół jego. To jest Biblia. Jaki jest plan dla twoich nieprzyjaciół? Aby byli z tobą pojednani. Twoi nieprzyjaciele mają ci służyć przyjaźnią. Powiedz do Boga, Boże, zaprzyjaźnij mnie z jakimś moim nieprzyjacielem. To jest słowo, ludzie. Na słowie stoimy. Na słowie, nie na mrzonkach. Masz kontrolę tylko nad obecną chwilą. Łukasz 2,49. Czy nie wiecie, że powinniście być w tym, co należy do mego Ojca? Czy nie wiecie, w czym powinniście być? W tym, co należy do Ojca. W tym powinniście siedzieć, w swoich umysłach. W tym, nie w tym, co należy do szatana. Do szatana należy złość. Rozumiecie? Ludzki gniew. Wszelkiego rodzaju hańba, niesprawiedliwość, słabość, choroba, bieda. Te wszystkie rzeczy należą do szatana. Nie w tym się siedzi. Siedzi się w sprawach Ojca. W sprawach Ojca. Bóg jest dla ciebie teraz, więc teraz myśl i ustawiaj swój los. Teraz. Bóg jest dla ciebie teraz. Bóg jest dla ciebie teraz. Teraz ustawiaj swój los. Ustawiaj ten los. Słuchajcie, proszę was, od dzisiejszego dnia ustawiajcie swój los. Planujcie swój los. Ogłaszajcie swój los. Przestańcie używać religijnych zwrotów. Mówcie w normalny sposób. Rozumiesz? Bo w pewnym momencie ty nie rozumiesz siebie. Boże, chcę w ogóle, aby twoja chwała mnie wypełniała. I ty bierzesz człowieka, powiedz mi, co ty chcesz, opowiedz. Opowiedz mi o tym teraz, proszę cię. Ja mam 8 lat szkoły podstawowej, bardzo cię proszę, powiedz mi, co to znaczy, że będzie cię wypełniała Boża chwała. Tylko tak proszę, w miarę prosto. Rozumiesz? Takie, to są głupoty. Ich jest pełno wszędzie. Pełno ich jest wszędzie. Ludzie, kościoły tym żyją, a diabeł zaciera ręce. A boskie rzeczy są proste. Wyobraźcie sobie, przecież to jest dobry Bóg. On mówi, kiedy w ogóle prosisz mnie o kanapkę, nie dam ci kamienia. On nam prosto wszystko ułożył, ludzie. Bo to dobry Bóg. Możesz siać nad każdą wodą. Tylko dzisiaj stwórz tą wodę. Stwórz ją, wstańcie proszę. Ojcze, ja modlę się o każdego z nas. Ojcze, ja modlę się, aby te słowa docierały głęboko do każdego z nas. Abyśmy z tych słów zrobili użytek, Ojcze. Ojcze, my zrobimy z nich potężny użytek. Ojcze, my będziemy dzisiaj budować swoją przyszłość. My dzisiaj będziemy stwarzać nasze jutro, pojutrze, za tydzień i kolejne lata. Dzisiaj będziemy to robić. Ojcze, my się wyrzekamy siedzenia w sprawach diabelskich, siedzenia w swoich myślach, wszelkiego rodzaju problemach, rozważaniach kłopotów, narzekaniu, nienawiści do innych ludzi. Ojcze, wyrzekamy się tego w imieniu Jezusa. My zastępujemy to, Ojcze, alternatywną przyszłością. My niwelujemy skutki naszych myśli, wszystkich negatywnych myśli, które do tej pory były wyswobodzone w naszym umyśle. Ojcze, my wiemy, że możemy siać nad każdą wodą. My teraz stwarzamy nowe potoki naszego życia. My stwarzamy nowy zasiew w naszym życiu. Ojcze, my z tego mamy profity. Ojcze, w imieniu Jezusa, Ojcze, my idziemy do przodu w każdym miejscu, budując swoją przyszłość w o wiele potężniejszy sposób niż było wczoraj. Wywyższamy Cię za to, Święty Boże. Wywyższamy Cię za to, Królu. My wzbudzamy w naszych myślach, Ojcze, to, co jest Twoje. Tylko Twoje, Ojcze. W imieniu Jezusa. Amen.